Dzień dobry, witam serdecznie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać mój sposób na przygotowanie konopi. Jak wiemy, teraz jest czas płoci, a płocie uwielbiają strasznie konopie. Konopie przygotujemy tak jakby w dwóch wersjach. Jedna to będzie konopia blendowana z mleczkiem, a druga to całe ziarna. Do tego posłuży nam tylko i wyłącznie termos. Nie będziemy gotować tych konopi, moczyć, nie wiadomo ile, stać przy gazie, pilnować, zanieczyszczać dom jakimiś zapachami dziwnymi. Użyjemy tylko i wyłącznie termosu. Ale tutaj ważna sprawa, musi być to porządny termos. Nie chodzi o to, żeby był jakiś bardzo drogi, bo tak naprawdę dobry termos próżniowy, zaznaczam próżniowy, będzie kosztował w granicach 50 zł. Wiadomo, są droższe, to też zależy od wielkości. Resztę zostawiam już Wam. I teraz tak. Ja akurat będę gotował tak jakby konopie w takim termosie. Jest to stary PRL-owski, można powiedzieć, termos. Każdy go bardzo dobrze zna. Nie jest to termos próżniowy, jest to termos bodajże z wkładką miedzianą, ale to jest do dzisiaj jeden z moich najlepszych termosów. Aczkolwiek zakupiłem termos typowo próżniowy w sieci Decathlon. Wiem, że nie wszyscy na dzień dzisiejszy będą chcieli tam kupować. Dlatego też umieszczę kilka linków pod filmem do bardzo porządnych i fajnych termosów. Będziecie mogli sobie wybrać i je kupić. Oprócz termosu, drugą najważniejszą rzeczą to są także ziarna. Ziarna możemy kupić w sklepie, na targu. Wybór już pozostawiam Wam. Ważne, aby te ziarna były dobre. Co mam na myśli, mówiąc dobre? Kupowałem ziarna, które mimo mojego sposobu moczenia ich w termosach niestety nie otwierały się, były nadal twarde, więc zmieniałem źródło, kupiłem gdzie indziej i od tamtej pory kupuję coś w tym samym źródle i konopie po moczeniu w termosie są mięciuteńkie, pootwierane. Naprawdę wyśmienita sprawa. Wiadomo, do tego będzie nam potrzebna także gorąca woda, wrzątek, także za pomocą czajnika elektrycznego sobie ją podgrzejemy, a potem bezpośrednio wlejemy do termosu. Jedynie co nas może ograniczać to wielkość termosów, aczkolwiek są litrowe, 1,5-litrowe, ja tutaj mam ten 0,7 bodajże. Ten już jest chyba dużo większy, litrowy, ale ja na takie całodzienne łowienie nie zużywam więcej konopi jak taki pojemniczek. Wiadomo, konopia jeszcze napuchnie poprzez nasiąknięcie wodą i zwiększy swoją objętość, także będzie jej tutaj dużo więcej. Konopi nie płuczę, nie moczę, nie wiadomo ile. Po prostu po porannej kawce zasypuję pudełeczko, wsypuję do termosu, wlewam gorącą wodę i tak zostawiam, co zaraz pokażę. Sypiemy sobie tutaj konopię. Sypię sobie cały taki pojemniczek. Może być trochę więcej, ale zostawić też trochę miejsca, aby wiadomo, ta konopia po napuchnięciu się zmieściła, żeby to, nie wiem, nie wysadziło termosu. Nie wiem, czy jest taka możliwość, ale... Do czajnika wlałem litr wody, włączam czajnik, niech woda zaczyna się już gotować. A teraz przesypię konopię do termosu. Odkręcam. Posłużę się tutaj takim lejkiem. Jak widać, wycięte jest to z butelki, łyżeczką i sypujemy. Konopię mamy przesypaną, teraz czekam, aż zagotuje się woda i wlejemy. Cyk, pyk. Wlewamy szybciuteńko. Niecałe 3/4. Zakręcamy, mieszamy i odstawiamy. I taką procedurę należy powtórzyć 3 razy. Przynajmniej ja tak to robię. W tej chwili zostawiam ten termos. Niech już tam się ta konopia gotuje. I jak będę miał czas, mniej więcej za 2-3 godziny, nie wiem, rozbijam sobie dzień na 3 razy. Ważne, aby ten trzeci raz nie był
Za późno, żebyśmy jeszcze sobie zdążyli przed spaniem tą konopię zblendować, jeżeli oczywiście będziemy blendowali. Jeżeli nie, no to wiadomo, możemy zaraz przed wyjazdem na rybki sobie tą konopię odcedzić z termosa, przesypać w pojemniczek i zabrać na rybę. No dobrze, minęły 3 godzinki, możemy teraz odlać wodę z tego naszego pierwszego parzenia. Ja tej wody potrzebuję tylko tyle. Wykorzystam ją przy blendowaniu konopi. Oczywiście będzie to pokazane na końcu. Wy możecie sobie tą wodę, drogocenną wodę, bo to jest bardzo, bardzo świetny atraktor. Możecie tą wodę z tych trzech parzeń sobie odlać w większe pojemniki i wykorzystać je do namaczania zanęty. Tak jak wspomniałem, ja potrzebuję tylko tyle. I teraz tak. Wykorzystuję do tego lejek. Odkręcamy. Oczywiście w czajniku mamy już przygotowaną wodę nalaną do kolejnego zagotowania i zalania termosu. Sitko. I odlewam sobie. Litr wody wlany, jak widać, nawet niecała buteleczka została, resztę pochłonęła konopia. Po pierwszym parzeniu konopia wygląda tak, jak widać, już część się świetnie pootwierała, pięknie, już mamy, nie wiem czy to będzie widać, postaram się wziąć, mamy już tutaj kiełki na wierzchu, w większości tych ziaren i to tylko parząc pierwszy raz w termosie. Zobaczcie, nawet biorę w palce i już delikatnie ugniatając wychodzi mi cały miąższ. Włączamy czajnik, niech się woda gotuje. Odsypuję z sitka ziarna do termosu i za chwilę zalejemy drugi raz wrzątkiem naszą konopię. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że no tak, trzeba na to cały dzień, no bo trzeba jednak te 3 godziny czy tam 2 podejść i zalać tą wodę, a jak wiadomo w tygodniu wszyscy pracujemy i czasu na to nie ma. Wydaje mi się, że cały proceder z tym związany jest na tyle łatwy, że żona, nie wiem, dziecko, teściowa, sąsiadka, czy ktokolwiek zrobi to z łatwością. Nie ma tu, jak widzicie, nic trudnego. Przyjedziemy po pracy i będziemy mieli już gotową, zaparzoną konopię. Zobaczcie, jaki to jest świetny atraktor. No nie poczujecie zapachu. Tą ilość wykorzystam do zblendowania konopi. Na razie odstawiam. Bardzo gorąca jeszcze jest woda. Naprawdę parzy. I tak jak już wcześniej wspomniałem, dobry termos. Dobry próżniowy termos. Dobra, za chwilę zalejemy i zostawiamy na kolejne 2-3 godzinki i zajmujemy się czymś innym. Etapu zalewania już nie będę pokazywał, bo nie ma nic tu szczególnie trudnego. Zaleję drugi raz, zaleję jeszcze trzeci raz, bo to już będzie ten etap taki sam, więc widzimy się już po trzecim parzeniu. Wtedy, kiedy wyjmiemy już konopię, zobaczycie, jak wygląda 3 razy zaparzona konopia, tylko w termosie. Część zostawimy ziaren, a część zblendujemy. I to wszystko postaram się pokazać. Także do zobaczenia po trzecim parzeniu. Trzeci etap parzenia mamy zakończony, wodę mamy już odlaną, możemy teraz wysypać i zobaczyć, jak wyglądają konopie. Oczywiście prawdopodobnie wszystkie się nie zmieszczą, bo napuchły. Troszkę zostanie, jak widać sporo powiększyły swoją objętość. Zobaczcie też, w konopi były prawdopodobnie ziarna pszenicy. Zobaczcie, jak w termosie można je zrobić. Po prostu
miazga. I tak też wyglądają ziarna konopi. Mamy ładne kiełki. Konopia po lekkim naciśnięciu palcem miażdży się i wypływa z niej środek. To, co lubią właśnie płocie. Strasznie jeszcze to jest gorące. No jeszcze jest pszenica, też się przyda. Proszę bardzo, jaka mięciutka. No i jeżeli ktoś potrzebuje całych ziaren, zostawia to na tym etapie. Ja potrzebuję część ziaren i część potrzebuję zblendować. Do tego, jak wiadomo, będzie nam potrzebny blender, pojemnik, w którym będziemy blendować, no i ta woda z pierwszego parzenia. Odsypuję sobie, teraz jeszcze sypię, o, zobaczcie, jeszcze tu jest tego trochę, odsypuję sobie, wlewam trochę wody, żeby ziarna szybciej opuściły termos. Wrzucam, faktycznie nic nie zostało. Jeszcze łyżeczka mi jest potrzebna i wrzucimy do blendowania część konopi. Widać, jeszcze paruje. Lepiej oczywiście poczekać, aż trochę ostygnie i zblendować, ale ja już nie mam czasu. Trzeba się kłaść do spania, bo rano na rybki. Myślę, że tyle sobie zostawimy pełnych ziaren, a tyle zblendujemy. I teraz dosyć głośna operacja. Blendujemy. Już mamy zrobioną taką pastę, paćkę. Oczywiście to też jest dobra forma takiej pasty dodawania do koszyka. I teraz po co mi była woda? Po to, żeby sobie dolać, żeby to była troszeczkę lżejsza konsystencja. Piękna paciaja, jeszcze troszeczkę wody. I dodajemy wody, dużo lepiej się to blenduje. Tak prezentuje się właśnie papka z konopi. Dodając jeszcze więcej wody, otrzymamy taką bardziej płynną konsystencję, dzięki której będziemy mieli tak jakby mleczko konopne. Można też odcedzić grubsze frakcje i zostawić same mleczko, wymieszać z zanętą. I taka pasta wystarczy. Jeszcze troszkę poblenduję. Wrzucę całe ziarna jeszcze konopi. Jak widać, mamy pięknie zblendowaną konopię. Ja do tego wrzucam jeszcze całe ziarna. I w ten sposób mam tak jakby dwa w jednym, czyli mleczko konopne, pasta i całe ziarna. Taki towar dodaję bezpośrednio do koszyka lub też mieszam go z ziemią lub też gliną oczywiście. To zależy już na jakim łowisku łowimy. Jeszcze krótka prezentacja, jak to się zachowuje w wodzie. Wrzucimy sobie tutaj łyżeczkę. Tak to wygląda. Prawda, że pięknie? Dzięki mleczku konopnemu tworzy się słup, który wabi ryby do dna. Tam na nich czekają już większe kawałki konopi, całe ziarna. Widać, jak to fajnie się utrzymuje, dlatego że konopia jest tłusta. Także jak widzicie, za pomocą termosów można łatwo, szybko i przyjemnie przyrządzić wspaniały atraktor na płoć, choć nie tylko. Jeżeli filmik się podobał, to poproszę o kciuk w górę. Zapraszam także do subskrypcji, aby nie przeoczyć kolejnych tego typu filmików. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.